kierowców wtedy, kiedy będą jechały z zapalonym kogutem i kiedy będą nas nawoływały do tego, żeby się zatrzymać, chociażby za przekroczenie prędkości, tylko żebyśmy mogli podziwiać te motocykle, jak po prostu gdzieś tam przejeżdżają. Policjanci z drogówki mogli poszaleć na swoich Hondach, to tytuł tego artykułu, Głos Wielkopolski, strona 5. No to teraz jeszcze o misterium. Wczoraj ta informacja się już pojawiła, ale to tak dość ogólnie się pojawiło, że będzie jakieś misterium, że ktoś być może to zrobi, że Legion 10, no to już dziś Głos pisze, że na pewno takie misterium będzie. No i jak widzę, Weronika Szymańska też tym tematem się zajmie, już czeka. Ona pewnie dokładnie Państwu o tym opowie. No ja tylko dodam, że dziś ma być specjalna konferencja prasowa, która wszystkie szczegóły Państwu ujawni. Chyba, że Weronika już jakieś szczegóły zna. Zna Pani redaktor jakieś szczegóły? No kiwa, że zna. No to te szczegóły Państwo również poznacie to za momencie, kiedy Weronika u nas w studiu się pojawi. A my teraz jeszcze jednym tematem się zajmiemy. No a tym tematem jest ulica Kurnicka i dość spory problem na tej właśnie ulicy. Problem, no, który też sam się oczywiście nie pojawił. Zawsze ktoś musi pomóc. Tylko, że taka pomoc, no to jest bardzo, bardzo niekorzystna pomoc, bo to rzecz, która może naprawdę spowodować katastrofę, a nawet i tragedię, i to naprawdę bardzo, bardzo poważną. Chuligani wykoleili już dwa tramwaje na trasie Kurnickiej i cały czas jeszcze służby MPK znajdują takie właśnie elementy, a więc kamienie na torach. Na szczęście te wykolejone tramwaje, no to nic tam bardzo złego się nie stało, ale mogło stać się coś o wiele gorszego. Głupota to za mało powiedziane, tak uważa Józef Klimczewski, naczelnik poznańskiej drogówki. W ten sposób komentuje chuligańskie wybryki, które kilka dni temu doprowadziły do wykolejenia się dwóch tramwajów. Pojazdy wykoleiły się na trasie Kurnickiej na odcinku między ulicami Jana Pawła II a osiedlem Lecha. Przyczyna to głaz leżący na torowisku. No i takie coś podobno pojawia się systematycznie, co jakiś czas. To tu, to tam w Poznaniu, no a tutaj używając słów naczelnika Klimczewskiego, głupota to za mało powiedziane. Proszę pomyśleć, zanim coś się zrobi. To taki apel do tych właśnie osób, które podkładają kamienie pod koła tramwajowe. I jeszcze Gazeta Wyborcza, to już tak na koniec tego naszego pierwszego spotkania z prasą lokalną. Będą kolejne badania powietrza w okolicach oczyszczalni. Bakterie pod lupą. A skoro oczyszczalnia, skoro badania, to co? No to oczywiście kozie głowy. Władze Poznania nie ufają ujawnionemu przez gazetę raportowi, z którego wynika, że w okolicy oczyszczalni ścieków powietrze jest zanieczyszczone bakteriami chorobotwórczymi. Nowe badania ma wykonać Politechnika Wrocławska. No ale problem i tak jest przecież spory, no bo przecież, no właśnie, spory problem i spory wokół tego problemu również cały czas się toczą właśnie tam w Kozie Głowach, no bo tam jest oczyszczalnia, ma ona być jeszcze większa, ma być rozbudowywana, o tym także jeszcze dziś sobie w początku dnia powiemy, no ale właśnie, cały czas to, że będzie oczyszczalnia, to jest rzecz jedna, ale że każdy kij ma dwa końce, każdy medal ma dwie strony, no to ten drugi koniec tego kija, ta druga strona tego medalu jest taka, że również są bakterie, że również są spore problemy ze zdrowiem i takie problemy już są i mają jeszcze być. Jeden raport, no to raport ujawniony przez gazetę jakiś czas temu, który pokazywał, no że tam bardzo średnio to wszystko oględnie rzeczy biorąc wygląda. Teraz miasto Poznań postanowiło wydać pieniądze na swój raport. Ten raport, jak już mówiliśmy, ma wykonać Politechnika Wrocławska, a o tym wszystkim pisze dziś Maria Bielicka na stronie pierwszej w Gazecie Wyborczej. I jeszcze na koniec małe przypomnienie. To temat, o którym my już dzisiaj mówiliśmy, ale że o takich tematach zawsze warto mówić dużo, no to jeszcze raz Państwu przypominamy. Dni Przedsiębiorczości to coś, co dziś się rozpoczyna. I tak między innymi warsztaty z psychologii biznesu, rzecz jasna, bo przecież to Dni Przedsiębiorczości, kreowanie ścieżki kariery, budowanie marki w sieci, czy też prowadzenie rodzinnego interesu. To tylko część oferty rozpoczynających się dziś poznańskich Dni Przedsiębiorczości. A te dni rozpoczną się oczywiście na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. A krótką notkę na ten temat Państwo dziś znajdziecie w Gazecie Wyborczej na stronie 4. To teraz najpierw wybieramy się do Lubonia, bo tam taka niespodzianka dla Państwa, dla miłośników muzyki, dla miłośników Lubonia. No i miłośników także tekstów Agnieszki Osieckiej oraz młodych talentów. Dla tych wszystkich osób miasto Luboń przygotowało specjalny wielkanocny prezent, chociaż nie samo miasto Luboń. No to pierwszy materiał, drugi materiał to studencki Nobel, no i później Weronika Szymańska już u nas w studiu, a więc Luboń, Nobel i pytamy, co w raporcie.
Z okazji świąt wielkanocnych miasto Luboń przygotowało dla mieszkańców specjalny prezent. W kwietniowym numerze Wieści Lubońskich ukaże się materiał dźwiękowy z koncertu finałowego Festiwalu Piosenki imienia Czesława Niemena Luboń 2010. Festiwal ten poświęcony był twórczości Agnieszki Osieckiej. Płyta zostanie dołączona jako bezpłatny dodatek do miesięcznika. Piosenki te wykonują finaliści drugiego lubońskiego festiwalu. Jednocześnie zapraszamy Państwa na trzeci Festiwal Piosenki imienia Czesława Niemena w Luboniu. Festiwal ten odbędzie się 1 października w hali widowiskowo-sportowej Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W tegorocznym festiwalu młodzi wykonawcy sięgną do piosenek polskich z lat 60. oraz 70. minionego stulecia. Studencki Nobel zostanie przyznany po raz trzeci. Niezależne Zrzeszenie Studentów po raz kolejny nagrodzi najlepszych żaków w kraju. Oceniana będzie wszechstronność naukowa, społeczna i biznesowa. Konkurs ma wyłonić i promować najbardziej utalentowanych studentów uczelni zarówno państwowych, jak i prywatnych. Spośród nich zostanie wyłoniony studencki noblista. A startować można w 10 kategoriach, takich jak nauki rolniczo-przyrodnicze, inżynieryjne i techniczne, medyczne i o zdrowiu, prawnicze, ekonomiczne, humanistyczne, ścisłe, sztuka, sport i języki obce. Wszyscy, którzy szczycą się średnią co najmniej 4,0 i mają szczególne osiągnięcia, mogą zgłaszać się za pomocą specjalnego formularza, który dostępny jest pod adresem www.studenckinobel.pl. Firma Ogród Projekt od 12 lat zajmuje się projektowaniem i budową terenów zieleni. Inwentaryzacja zieleni, profesjonalne projekty, kompleksowe urządzanie zieleni. www.ogrodprojekt.pl. Salon Artemix. Miejsce, gdzie pasja projektowania spotyka się z ideami współczesnego designu. Wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze. Niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa. Naprawa na miejscu lub holowanie pod wskazany adres klienta. Oraz auta osobowe. Firma Furman. Ulica Chudzickiego 14 Luboń. Numer telefonu 601-72-2727. No to miało być co w raporcie, no i prawie jest. Mamy dziś niespodziewanego gościa za oknem. No to pan sobie pracuje. To tylko tak, żebyście państwo też mieli świadomość, jak ktoś nagle gdzieś za nami się pojawi, obok nas się pojawi, że to nic niespodziewanego. To nie człowiek pająk, to nie Spider-Man. Tak, ludzie też pracują. No to serdecznie pozdrawiamy. No ale ludzie też pracują. Tak, Weronika Szymańska, dzień dobry. Ale tak właśnie sobie pomyślałam, że może ja też powinnam tak w domu wiosenne porządki umyć okna. Tak, za oknem? Zamiast takiej pracy. No może aż tak nie. Na którym piętrze pani mieszka, pani redaktor? Chyba na trzecim. Chyba na trzecim. Chyba to tak. Dawno tam pani chyba nie było. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. No, witam. No to już wiemy, co Weronika będzie robiła przed świętami, jak będzie myła okna. No to ja też mieszkam na trzecim. To może tak będziesz już miała te liny przygotowane, to może też? Tak? Może nie. Zobaczymy. Co w raporcie? To już jedno wiemy, bo jak już pan prowadzący zdradzał kulisy tegorocznego misterium, to pani redaktor za kamerą oj kiwała głową na kolegę z pracy. Tak, że pani redaktor wie trochę więcej może, tak? Że trzeba poczekać. Drodzy państwo, okazuje się, och, aż mi wszystko prawie poleciało. No takie misterium. Że misterium najprawdopodobniej rzeczywiście będzie. Dzisiaj odbędzie się briefing z wiceprezydentem Sławomirem Chińcem, który już wszystkie szczegóły ma wyjawić i to ma być pewne. Natomiast ja już teraz państwu powiem, że oczywiście przypomnijmy, dotychczasowe misterium, dotychczasowi organizatorzy przenieśli misterium do Warszawy, natomiast pojawiło się Stowarzyszenie Legion 10, które to są pasjonaci zajmujący się rekonstrukcją Armii Rzymskiej za czasów Jezusa Chrystusa i oni powiedzieli, że oni mogą takie misterium przedstawić poznaniakom na Cytadeli, dlatego że wiedzą, że to jest dla nich bardzo ważne. No bo ono się jednak wpisało i ten tydzień, wielki tydzień i w ogóle w sam Poznań.
Powiem jeszcze, że w stowarzyszeniu znajdują się prokuratorzy wojskowi z Poznania, żołnierze, wykładowcy i to misterium ma być dużo tańsze niż tamto poprzednie. Ma kosztować, miasto ma przeznaczyć na nie 50 tysięcy złotych. Mhm. Na razie są spory odnośnie terminu, bowiem normalnie ono odbywało się w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową. No niestety wtedy Stowarzyszenie Legion X jest w Rzymie. Tam, no tak, tam gdzie jego miejsce, chciałoby się powiedzieć. Coś rekonstrukcje tam mają może? Tak, tak, coś ważnego. Mhm. I teraz tutaj pojawiają się trzy terminy. Albo to jest Wielki Piątek, albo to jest środa 20 kwietnia, albo już ta sobota, 9 kwietnia. No i tutaj, już ta sobota? Tak, dokładnie. Ojej, tak. To mało czasu na przygotowanie. Bardzo szybko, wydaje się to trochę niemożliwe. Też tak na ten się Wielki wydaje. Piątek z kolei, no, czy hierarchowie kościelni zgodzą się na to, żeby misterium było, kiedy my powinniśmy być w kościele? Ponoć nie po wiem, 21. czy się zgodzą, ale nie wiem, czy ktoś ich zapyta. Tak. Aha. Szczerze mówiąc, nie wiem, bo nie wiem, no, może nie wiem, jak wyglądają kontakty między władzami miasta a hierarchią kościelną w Poznaniu. Ostatnio za dużo to oni tam razem nie organizowali jakichś przedsięwzięć. No zobaczymy, no, czyli albo ta środa, tak, albo ewentualnie... Albo środa 20 kwietnia, czyli Wielka Środa. Tak. To też tydzień, no, uczniowie już mają wolne, z tego co pamiętam w szkole, jako szczęśliwy młody człowiek, już od środy było wolne, znaczy środa do szkoły, od środy wieczora już było wolne. No to młodzież będzie miała wolne, ale tak ci co do pracy, to może niezbyt dobry termin. Znaczy, wydaje mi się, że dosyć fortunnym tutaj byłby ten Wielki Piątek, mimo wszystko, żeby to przeżyć. Też tak mi się wydaje, że to całkiem niezbyt. Tylko, że tutaj jest jeden pewnie problem, bo to misterium, które było do tej pory, zawsze było w godzinach wieczornych, już musiało być ciemno, bo tam była dość duża gra świateł. Ten, kto był, to ten wie, o czym teraz mówimy. No a tutaj rzeczywiście, gdyby to miało być wieczorem, to przecież już są nabożeństwa pasyjne w kościołach i tutaj mógłby być problem, jakiś zgrzyt i pewnie tego miasto będzie starało się unikać. No to zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, ale trafne było to, co powiedziałeś, że powinno być w sobotę przed Niedzielą Palmową, ale wtedy Legion X jest w Rzymie. No to Rzymie. I pytam, kiedy podbija Galia, kiedy Germanię. Zobaczymy. No to teraz tak, temat pierwszy już znamy, temat drugi, temat trzeci. Temat drugi, przyjrzymy się termom maltańskim, no bo okazuje się, że zakładano, że część komercyjna term pokryje część sportową. No wielki basen wybudowany, no i ponoć 10 milionów będzie musiało pójść z kieszeni urzędników. Urzędników? Tak, chyba z naszej. Z urzędu miasta. No tak powiedziałam metaforycznie. To by było miło, tak. No do tej pory na budowę basenu już wydano 230 milionów złotych. No i okazuje się, że najprawdopodobniej trzeba jeszcze będzie dopłacać. Znaczy, mnie najbardziej w tym wszystkim ciekawi to, że w budżecie miasta na ten rok, a przypomnę, termy mają być otwarte w tym roku, najpierw mówiło się o sierpniu, później o wrześniu, ostatecznie o tym, że właśnie na początku października mają być otwarte, czyli jeszcze tam te kilka miesięcy będzie basen działał w tym roku. No skoro basen będzie działał, to będą wydatki. Budżet miasta został uchwalony bardzo szybko przez Radę Miasta. W tym budżecie zapisu takiego, że coś na termy maltańskie będzie przeznaczone, nie było. Budżet uchwala kto? Radni miejsce, a teraz radni sami się dziwią, że w budżecie tego nie ma. No, oni twierdzą, że właściwie tak powinno być, że część komercyjna powinna zasponsorować, tak to nazwę, część sportową. Natomiast prezes spółki Termy Maltańskie, Magdalena Wesołowska, zaprzecza i mówi, że nigdy nie było o tym mowy. No to ktoś gdzieś kiedyś komuś czegoś nie powiedział. Tak, jakieś niedopatrzenie duże. Czy to pierwszy, czy to ostatni raz? Mówimy o urzędnikach. No tak. No to tam rzeczywiście 10 milionów. Co to jest, tak? Miasto Poznań w ogóle nie jest miastem zadłużonym. No, nie zbliżamy się do progu 60% zadłużenia, także pełen spokój. No to drugi. Zobaczymy, to był drugi temat, czyli termy maltańskie miały być też te gorące źródła, no stąd przecież termy. Już wiemy, że też term w termach nie będzie na razie. No to udają nam się te inwestycje w Poznaniu, prawda? Ach no. Ale że on jest samokrytyczny względem miejsca zamieszkania. Temat trzeci. Temat trzeci to temat bardzo sympatyczny. Międzynarodowe Targi Poznańskie są w gronie trzech finalistów do Międzynarodowej Nagrody Światowej... Boże, ale pomieszałam. Jeszcze raz. Nagroda Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego. I tutaj Międzynarodowe Targi Poznańskie zostały nominowane. Teraz w Kijowie zostanie przyznana nagroda. Nominacja jest za kawaliadę. W tym roku nacisk jest nałożone na wykorzystanie portali społecznościowych do promocji targów. I tutaj kawaliada bardzo mocno promowała się na Facebooku. Już jeszcze przed targami powstał specjalny profil, na którym były zdjęcia, były opisy imprez, które się odbywały podczas targów. Ze wszystkich zdjęć fanów kawaliady utworzono później wielki baner.
No i tutaj trzymamy kciuki, bo nagroda prestiżowa. Mocno. Ale to jest też dobry symptom. Z tego, co mi się wydaje, jestem niemalże pewien, to była pierwsza kawaliada w Poznaniu w tej takiej formule, takiej bardzo rozbudowanej. No i już możemy mieć taki właśnie sukces. No to trzymamy kciuki, targi poznańskie coraz lepiej działają. Tak, to też trzeba powiedzieć, że to jest pierwszy w Polsce profil organizatora zawodów jeździeckich. Mm.